Myśl o kampanii Nikt nie zostaje urodziła się właśnie w tym szpitalu. Dwa lata temu na spotkaniu wigilijnym z weteranami, z rodzinami. Ja nie chcę wchodzić w dyskusję na temat naszych misji zagranicznych, ale ja uważam, że to, że wy tam byliście między innymi, to dzięki temu terroryści nie przyszli tutaj. I dlatego wam jesteśmy bardzo wdzięczni. To wasze cierpienie, ofiary, ryzyko, to wszystko przyczynia się do tego, żebyśmy to mogli spokojnie, bezpiecznie żyć. Sofokles powiedział: dziś zadbaj o zdrowie, byś nie musiał o nim marzyć, gdy będziesz w niemocy. Odczuwam ogromną satysfakcję, że nie ziściły się lęki związane z głęboką, konieczną restrukturyzacją sił zbrojnych, którą musiałem także prowadzić i ja jako minister obrony narodowej. Pamiętam te wszystkie lęki, a co się stanie ze szpitalami wojskowymi? Przecież upadną, przecież zginą w nowych zupełnie warunkach, w nowych regułach funkcjonowania. I po tym szpitalu i po wielu widać, że wszystkie złe prognozy się nie zrealizowały. To jest pierwsze źródło satysfakcji. Drugi, chciałem powiedzieć, że cieszę się bardzo, że także i w tym miejscu widać troskę państwa polskiego o to, aby żołnierze, którzy kończą misje poza granicami kraju, misje militarne, o charakterze militarnym, mogli korzystać ze szczególnych form opieki państwa, ze szczególnej formy uwagi państwa, jeśli chodzi o poziom zdrowia, o zdolności do funkcjonowania już w nowych zupełnie rolach. Niedawno Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało dane, podsumowano wysiłek finansowy państwa polskiego związany z jedną tylko misją w Afganistanie. Suma robi ogromne wrażenie. Ale warto pamiętać, że poza tym gigantycznym wysiłkiem finansowym państwa polskiego, polskich sił zbrojnych związanych z jedną misją w Afganistanie, są także i inne koszty związane z naszą obecnością w misjach często na antypodach świata. To są koszty ludzkie, to są koszty zdrowia ludzkiego, czasami inwalidztwa, czasami nawet życia. To są koszty również związane z ułatwieniem, umożliwieniem normalnego funkcjonowania weteranów w misji zagranicznych w rzeczywistości Polski. Dziękuję za to, że także tu w Ciechocinku tą troskę państwa polskiego widać. To musi być także swoista przestroga na przyszłość. Dla wszystkich prezydentów, dla wszystkich premierów, wszystkich ministrów spraw zagranicznych, ministrów obrony narodowej, aby rzetelnie liczyć koszty związane z wysyłaniem żołnierzy polskich poza granice kraju. Panie dyrektorze, jak pan czeka? Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał pan prezydent. Jesteś jeszcze chwileczkę? Sentymenty rzecz ważna, więc ja dziękując za sentymentalną podróż poprzez wiersz mego ojca z Afganistanu, chciałem też zostawić na pamiątkę cząstkę mojego sentymentu związanego poprzez rodzinną tradycję z Ciechocinkiem. Bo nie wiem, gdzie jest pewnie miejsce, a może jeszcze istnieje do dzisiejszego dnia, jak patrzę na tą piękną architekturę jeszcze chyba z XIX wieku, myślę, że może jest taka muszla koncertowa, w której także koncertował mój dziadek, który był żołnierzem, kapelmistrzem paru orkiestr wojskowych, między innymi 57. Pułku Piechoty z Poznania i tutaj grywał regularnie na czele Orkiestry Symfonicznej Wojskowej i zostało masę wspomnień mojej mamy i zostały także zdjęcia, więc jeśli można, to chciałem tutaj władzom Ciechocinka przekazać pamiątkę rodzinną, na pamiątkę także mojego pobytu w Ciechocinku. Dziękuję za uwagę. A tak, proszę Państwa, to jest sam muszla. No widzicie Państwo, muszla jest tylko zasłonięta. No proszę.
Ale ona jest tak piękna, jak była wtedy przed wojną, czy nie? To po czym się zmieni, zajdziemy od tej. Dziękować za tą pierwszą brygadę i pożegnać się z Państwem takim własnym wspomnieniem z dzieciństwa. Jak pewnie niektórzy jeszcze w Polsce pamiętają, był taki czas, kiedy pierwszej brygady no, lepiej było niż śpiewać. I szliśmy kiedyś z moim dziadkiem, to były lata, wczesne lata 60. Dziadek ze strony ojca i zawsze chodził w furożerce. I tak wyglądał trochę z wojskowego. No idziemy sobie tą ulicą Chmielną, jest orkiestra słynna z ulicy Chmielnej. Stoi jeden z pan z gitarą, zbiera pieniądze, dziadek tak zepnął na mnie, łypnął okiem, wyraźnie podjął jakąś decyzję natury wychowawczej i prosto do tego majstra, szefa tej orkiestry i wyjmuje, proszę Państwa, z kieszeni, z portfela 500 zł. Pamiętacie, Państwo starsi wiedzą, 500 zł z górnikiem, takie brunatne, brązowe. Wyjmuję to, bo i duże pieniądze. Wyjmuję i te 500 zł na gitarę. Kładzie i mówi, szefie, pierwszą brygadę proszę. Muzyk zgłupił. Tu 500 zł, a tutaj nie wiadomo, co z tego wyniknie, bo nie bardzo wypadało wtedy pierwszą brygadę śpiewać i grać. No ale nęci te 500 zł, więc tak ocenił dziadka od stóp do głów, zobaczył tą furażerkę, awansował dziadka, mówi, gramy, panie pułkowniku, ale w bramie. Więc ja dziękuję za pierwszą brygadę tu, w tym pięknym miejscu. Wszystkiego dobrego życzę Państwu, życzę całej pięknej miejscowości. Dziękuję.